Była grupa Armii Wisła. Grupa Armii Wisła pod dowództwem Reichsführera SS Heinricha Himmlera, który oczywiście nie miał żadnego doświadczenia wojskowego, ale to nie miało większego znaczenia. Miał pod sobą sprawdzonych w boju i doświadczonych dowódców liniowych. Ci dowódcy mieli zadanie jedno, wykonać uderzenie w kierunku południowym i połączyć się z siłami niemieckimi operującymi w rejonie Lubania na Dolnym Śląsku. Taki był plan. 12 lutego 1945 roku z rejonu Choszta wyprowadzono uderzenie, które przeszło do historii jako operacja Sonnenwende. To miał być punkt zwrotny w historii walk na froncie wschodnim. Tak się nie stało. Niemcy nie mieli potencjału, który pozwoliłby przełamać wszystkie radzieckie linie. Operacja się załamała, niemniej jednak w Moskwie stwierdzono, że należy coś z tym nawisem, tak zwanym pomorskim, zrobić. Z tego względu 24 lutego 1945 roku rozpoczęto realizację operacji pomorskiej, uderzenia dwóch frontów, pierwszego i drugiego frontu białoruskiego w kierunku Pomorza. Część jednostek skierowano na północny zachód, na m.in. Koszalin i Kołobrzeg, a następnie miano przerzucić je w rejon Szczecina, a drugą część skierowano w stronę Trójmiasta, które było kluczem do panowania nad Zatoką Gdańską. I właśnie w tym momencie zaczyna się właściwa historia walk, które chcemy Państwu przedstawić. Wyobraźmy sobie, choć może to być dość trudne, zważywszy, że mamy sierpień, ale wyobraźmy sobie, że jest marzec roku 1945. W rejonie Trójmiasta i w rejonie Wejherowa koncentrują się pododdziały rozbitych jednostek w toku wcześniejszych walk, m.in. 32. Dywizji Piechoty z Koszalina, które mają jeden cel. Mają dotrzeć w rejon Gdańska i Gdyni i w oparciu o przygotowane tam latem 1944 roku umocnienia polowe, tak jak Państwo widzą, okopy, a także schrony drewniane i przekształcone w punkty oporu kamienice, mają bronić się do ostatniej kropli krwi. W tym momencie, w marcu 1945 roku, w Berlinie zdawano sobie sprawę, że II wojna światowa dla Niemców jest już przegrana. Niemniej jednak postanowiono nie sprzedać skórę nie tanio, za każdy kawałek utraconej ziemi, zwłaszcza tutaj, na Pomorzu, które jako prowincja Prusy Zachodnie było bezpośrednio wcielone do III Rzeszy, postanowiono bronić się do ostatniego żołnierza. W ten sposób w rejonie Trójmiasta znaleźć się mogło nawet 30 tysięcy niemieckich żołnierzy. Oczywiście stan przygotowania ich do walki, morale było różne. Z jednej strony były formacje przetrzebione w toku wcześniejszych walk, pochodzące z uzupełnień, które niezbyt pałały się do walki, zwłaszcza z Rosjanami, którzy brali krwawy odwet za kilkuletnią okupację przez Wehrmacht swoich terenów. Ale były także formacje grenadierów pancernych, wyposażone m.in. w transportery opancerzone z ZKFZ-251, które broniły się tak, jak nakazał im wódz. I właśnie w takiej sytuacji zastana została jedna z niemieckich kolumn. Jedna z niemieckich kolumn, jeden z oddziałów improwizowanych, stworzonych pod dowództwem młodszych oficerów, bo w tamtym czasie starszych rangą oficerów już na Pomorzu praktycznie nie było. Oni ewakuowali się do Niemiec, już zaczęli czasami na własną rękę pertraktację z aliantami po to, żeby zapewnić sobie jakikolwiek byt po zakończeniu wojny. To, że wojna się kończy, było rzeczą oczywistą. Już za moment rozpoczynamy widowisko osadzone w realiach walk na Pomorzu w roku 1945. W kierunku punktu wyjściowego za chwilę ruszy czołg M4 Sherman. To jedna z najbardziej legendarnych maszyn z czasów II wojny światowej. Wyprodukowany w liczbie 49 tysięcy egzemplarzy w latach 1942-1945. Pojazd ten debiutował na polach walki w czasie słynnej bitwy pod El Alamem, w zupełnie innej części świata, na afrykańskiej pustyni. Ale z czasem stał się podstawowym wozem gąsienicowym, wykorzystywanym nie tylko przez armię amerykańską, bo to przecież w Stanach Zjednoczonych był produkowany, ale także przez wszystkie formacje walczące w Europie Zachodniej i również był jednym z tych czołgów, które masowo wykorzystywano w szeregach Armii Czerwonej. Stąd chcemy Państwu tę maszynę pokazać. Wydawałoby się, że Sherman z białymi gwiazdami nie za bardzo pasuje do realiów Pomorza
roku 1945. Otóż jest inaczej. Istnieją fotografie wykonane m.in. w rejonie Kołobrzegu, które dokumentują kolumny radzieckich Shermanów. Radzieckich, bo przekazanych w ramach umowy pożyczki dzierżawy, które mają na pancerzach oryginalne amerykańskie białe gwiazdy. Tak jak ta właśnie maszyna. Tą ciekawostkę historyczną chcieliśmy Państwu przekazać. Oczywiście czołgiem 4 Sherman to jedna z dwóch maszyn, które dziś wezmą udział w walce. Druga to T-34-85, który widzą Państwo w narożniku naszego pola bitwy. Te dwa czołgi stanowić będą symboliczny trzon uderzeniowy 19 Armii Radzieckiej. 19 Armii Radzieckiej, która ruszyła pod koniec, w połowie marca 1945 roku w kierunku Gdańska i Gdyni. Ale nie o 19 Armii Radzieckiej chcemy Państwu opowiedzieć. Przede wszystkim chcemy opowiedzieć o żołnierzach 1 Brygady Pancernej na bohaterów Westerplatte. Przez kilka dni, w których trwała bitwa o Wielką Wieś 2016, przypominaliśmy o Polakach, którzy przelewali krew na frontach II wojny światowej. Wspominaliśmy żołnierzy września 1939 roku. Wspominaliśmy żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie w widowiskowej inscenizacji w dniu wczorajszym. A dziś w strugach deszczu przypomnimy o tych, którzy walczyli tu całkiem niedaleko, w okolicach Wejherowa, w okolicach Gdańska i Gdyni. O żołnierzach 1 Brygady Pancernej imienia bohaterów Westerplatte. Historia tej formacji rozpoczyna się jesienią. Taką rusza kolumna niemieckich grenadierów. Kolumnę z wyprzedzeniem prowadzi samochód Kiebelwagen, Volkswagen, który był jednym z symboli armii niemieckiej czasów II wojny światowej. W tym Volkswagenie przemieszczają się oficerowie. Oficerowie mający za sobą kilkutygodniowe walki z Rosjanami, ale także z Polakami na obszarze całego Pomorza. Z rozbitych jednostek zmierzali ku Gdyni, zmierzali ku Trójmiastu. Tam liczyli na to, że po zaciętej obronie tych pozycji uda się ich ewakuować przez Zatokę Gdańską do Niemiec drogą morską. Takie ewakuacje trwały od początku 1945 roku. Kończyły się bardzo często tragicznie, ale zanim do takiej ewakuacji mogło dojść, kolumna musiała stoczyć jeszcze jeden bój. Tuż za Kiebelwagenem przemieszcza się jeden z najciekawszych pojazdów czasów II wojny światowej. Gąsienicowy lekki ciągnik SDKFZ-2, popularnie zwany Kettenkraden, produkowany przez zakłady NSU w Neckarsulm, ale także przez zakłady Steber w Szczecinie. Pojazd ten, choć pierwotnie przewidziany dla leśnictwa i rolnictwa, znalazł uznanie niemieckich wojskowych i od roku 1941 widywany był nie tylko na froncie wschodnim, ale także na wszystkich innych frontach, na których walczyła armia niemiecka. Tuż za Kettenkradem kolejna ciekawostka, unikat militarny Amfibia Schwimmwagen, kolejny produkt Volkswagena. No a później już grenadierzy pancerni i SDKFZ-251, popularne Hanomagi, transportery, które nazywano koniem roboczym niemieckich jednostek piechoty. Oczywiście ta kolumna nie byłaby bezpieczna bez osłony, którą tworzy pododdział przeciwlotniczy. Pododdział przeciwlotniczy sformowany z dwóch działonów szybkostrzelnych armat 20 mm flak 38. Jedna z tych armat, utraciwszy pierwotny holotyp, jest ciągniona przez saperską wersję Hanomaga. Druga wraz z zestawem z wózkiem amunicyjnym i samochodem ciężarowym Steyr 1500 to jeden z nielicznych pojazdów, który ostał się po wcześniejszych walkach pod oddziałowi przeciwlotniczemu tej formacji. Kolumnę zamknął Horch KFZ-15, królewski samochód, jak mówiono, ze względu na znak korony, który był w logo tejże marki. Horch, który debiutował na froncie II wojny światowej już we wrześniu 1939 roku i używany był z powodzeniem do końca istnienia III Rzeszy. To były działy, które miały obsadzić stanowiska na powodzie do Gdańska i Gdyni, powoli docierają na miejsce. Grenadierzy wiedzą, że żeby skutecznie bronić się w tej sytuacji, muszą przede wszystkim obsadzić okopy. Nie mają żadnej broni przeciwpancernej. Wiedzą też, dzięki gońcom motocyklowym, że tuż za ich plecami przemieszcza się radziecka 19 Armia i polska 1 Brygada Pancerna. 1 Brygada Pancerna, która miała ze sobą walki m.in. na Wale Pomorskim, która miała ze sobą ciężkie boje i już wówczas nabyła doświadczenia pozwalającego na skuteczną walkę z grenadierami przeciwnika. Oficer jednostki niemieckiej Wilhelm Steinmann, mający za sobą wiele kampanii, mający ze sobą 6 lat bojów nie tylko na froncie wschodnim, ale także na froncie włoskim i innych frontach II wojny światowej, teraz wyznaczony na dowódcę całości zgrupowania niemieckiego, dociera na miejsce. Już za moment
rozwiną się pododdziały granadierów panternych, a także w charakterystycznych granatowych mundurach żołnierzy Kriegsmarine. Żołnierzy Kriegsmarine, którzy w tamtym okresie włączani byli do tak zwanych kompanii alarmowych, tworzonych na prędce formacji złożonych z żołnierzy różnych formacji. Dawano im w ręce słynne mauzery, ubierano w hełmy i kierowano do walki jak zwykła piechota. Niemcy zdają się nie dostrzegać, jak na horyzoncie metr po metrze przemieszcza się czołg z białym orłem na wieży. Ten orzeł oczywiście nie był orłem w koronie. Orzeł zaprojektowany specjalnie z myślą o Wojsku Polskim na wschodzie. Orzeł, który dziś czasem jest wyśmiewany, niesłusznie, bo był to taki sam orzeł jak orzełki wzór 19, noszone zresztą chętnie na czapkach przez żołnierzy Wojska Polskiego na wschodzie. W pierwszej brygadzie pancernej imienia bohaterów Westerplatte towarzyszy także czołkiem 4 Sherman z jednej z jednostek 19 Armii Radzieckiej. Ale Niemcy tego zagrożenia zdają się nie dostrzegać. Na razie rozwijają kolumnę i za chwilę zajmą pozycję obronną. Pierwszy strzał z armaty ZIS-S3, armaty kalibru 85 mm, jednej z najskuteczniejszych armat czołgowych czasów II wojny światowej. Pociski wystrzelone z czołgu T-34-85, jednego z symboli wojsk alianckich na froncie wschodnim, ale także wojsk alianckich w całej II wojnie światowej, były w stanie niszczyć niemal każdy rodzaj pojazdów nieprzyjaciela. Niemcy nie mają czołgów. Niemcom pozostały tylko transportery opancerzone i samochody. Oczywiście nie stanowi to żadnego kłopotu dla celowniczego czołgu T-34-85 numer 210. Czołgu, który ma za sobą m.in. boje w rejonie Studzianek, który ma za sobą boje na Wale Pomorskim. Jest jednym z ostatnich, który w drugiej kompanii tego zgrupowania zachował się w niemal nienaruszonym stanie. Załoga wie, że dla nich największym zagrożeniem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy pojawiły się okopy, będą tak zwani łowcy czołgów. Żołnierze piechoty, pancerzleki i pancerparty. Dlatego też czołgom towarzyszą piechurzy. Piechurzy radzieccy i piechurzy Wojska Polskiego na wschodzie, którzy byli na pole bitwy na pokładzie dostarczonego w ramach umowy pożyczki zerkowej Halftransportera opancerzonego. Tym bardziej niemieccy granadierzy nie decydują się na przeprowadzenie frontalnego ataku. Będą Polacy i Rosjanie próbowali ostrzydlić pozycje niemieckie. Ostrzydlić pozycje niemieckie przy użyciu dwóch czołgów. T-34-85 i M4 Sherman. Nie będzie to proste, ponieważ gdzieś tam po chłopach trają zapewne żołnierze uzbrojeni w pancerzleki i pancerfausty. Ale nie jest to przeszkodą. Na razie padają głównie pociski wystrzelone z działa 85 mm i 76 mm amerykańskiej armaty czołgu Sherman. Polacy są coraz więcej. Na pomoc atakującej piechoty, jakim się czołgom wezwana została artyleria stojąca na zapleczu frontu gdzieś w okolicach Wejherowa. Odezwały się pocisk kalibru 122 mm, odezwały się ciężkie gąsienicowe działa kalibru 203 mm. Niemcy nie mieli się czemu przeciwstawić atakującym Rosjanom i Polakom. Inne pozostały tylko szybkostrzelne działka kalibru 20 mm. Czołg śmiałą szarżą kieruje się w stronę pozycji niemieckich, lekceważąc łowców czołgów, którzy już w narożniku pod drzewem rozkładają stanowisko pancerzownicy 88 mm pancerzy. Za chwilę pocisk rakietowy pomknie w kierunku czołgu T-34. Załoga nie może tego widzieć. Niemcy ustawili się pod flanką.
T-34-85 został trafiony, został zniszczony. Rosjanom i Polakom pozostały tylko Sherman i Hardtrack stojący na zapleczu. Niemcy wydają się przez chwilę odzyskać kontrolę nad polem walki, ale za moment rozpocznie się dramatyczny odwrót w kierunku Kępy Oksywskiej. Tam ustanowiono ostatni bastion obrony w Trójmieście. To właśnie z Oksywia, z miejsca, które kapitulowało we wrześniu i w październiku 1939 roku, Niemcy będą wycofywali się na okręty, a stamtąd będą próbowali wbiec z Zatoki Gdańskiej. Ale zanim do tego dojdzie, jeszcze będą musieli stoczyć zacięty bój przeciwko szarżującym Polakom. Pod osłoną dymu wydobywającego się z silnika czołgów T-34-85, do przodu przemieszcza się polska, radziecka piechota. Eksplodują granaty, eksplodują pociski moździerzowe. Pod osłoną dymu na skrzydle pozycji niemieckich pojawia się zwiad motocyklowy. Motocykl M72 i uzbrojony w pistolet maszynowy PPS żołnierz. Niemcy zostają niemalże okrążeni. Palą się pojazdy półgąsienicowe, palą się samochody ciężarowe. Praktycznie żadna z maszyn nie jest już sprawna. Część załóg działek przeciwlotniczych została zabita. Inni na gwizdek doświadczonego oficera, którą teraz musieli się wycofać. Nie mają szans wobec kolejnemu atakującemu radzieckiemu czołgowi. Polacy są coraz bliżej. Polscy i radzieccy piechurzy pod osłoną pancerza amerykańskiego M4 Sherman ruszają do natarcia. Widać też, jak z granatową opaską na rękawie jednemu z granatierów pomaga niemiecki kapelan. Wszyscy trzej dostają się pod ogień pistoletu maszynowego PPS-43. Zwiad motocyklowy coraz bliżej. Niemcy nie mają szans, nie mają możliwości przeciwstawić się pojazdom, które przybyły wraz z pomarłą 1. Brygadą Pancernej Bohaterów Westerplatte w rejon Gdańska. Na przedpolu eksplodują pociski Haubitz 203 mm. Na niebie absolutnie panuje radzieckie lotnictwo. Walka o Trójmiasto jest w zasadzie przegrana, ale Niemcy jeszcze chwilę stawiać będą obie. Rosjanie w stylu pierwszej wojny światowej rozpoczynają frontalne natarcie. Nie liczą się ze stratami. Nie liczą się ze stratami, bo wiedzą, że i tak mają zdecydowaną przewagę liczebną. Polscy żołnierze w charakterystycznych pałacach i rogatywkach, symbolu Wojska Polskiego na wschodzie, dopadają do pierwszych linii niemieckich. W ręce podoficerów wpadają dowódcy pododdziałów kompanii niemieckich. Dla wielu z nich nie ma litości. Jest to samotne stanowisko karabinu maszynowego 7,92 mm MG34. Próbuje zmienić bieg tej bitwy. Oczywiście nie ma na to żadnych szans. Polacy w ostatnim szturmie wraz z Rosjanami dopadają do transporterów opancerzonych Hanomag. Wpadają na pozycje jeszcze chwilę temu zajęte przez Niemców. Bitwa zostaje niemalże rozstrzygnięta. Sopot zostały zdobyte przez radziecką 19. Armię oraz 1. Brygadę Pancerną Bohaterów Westerplatte. II wojna światowa na Pomorzu Gdańskim
de facto dobiegła końca. Oczywiście do końca całej wojny trzeba było czekać jeszcze miesiąc. 2 maja 1945 roku skapitulował Berlin. W Berlinie oprócz żołnierzy radzieckich byli także Polacy, byli także żołnierze 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Ci, którzy jesienią 1943 roku rozpoczynali szlak bojowy Wojska Polskiego na wschodzie. 8 maja 1945 roku Niemcy podpisali bezwarunkową kapitulację. Druga wojna światowa dobiegła końca. Na Bramie Brandenburskiej, symbolu, który przeszedł do historii jako miejsce, w którym ta wojna rzeczywiście się zakończyła, obok flagi amerykańskiej, flagi brytyjskiej i flagi radzieckiej, dumnie powiewała też flaga biało-czerwona. Polacy mieli swój wkład w tą wojnę i właśnie ten wkład chcieliśmy Państwu przypomnieć nie tylko w czasie tego widowiska, ale także w czasie trwającej od środy bitwy o Wielką Wieś. Szanowni Państwo, podziękujmy brawami uczestnikom tego widowiska. No mimo niesprzyjających warunków, mam nadzieję, że to oczekiwanie zrekompensowaliśmy Państwu efektami, które tutaj na polu walki zostały zaprezentowane. Dziękujemy uprzejmie nie tylko za obecność dzisiaj. Dziękujemy też Państwu za to, że byliście tak...